Siemano widzowie, witam was w czwartym odcinku i prawdopodobnie ostatnim odcinku z gry Humankind. Ja nazywam się Czechu, możecie zostawić lajka na dobry początek i słuchajcie, w poprzednim odcinku powiedziałem, że jeżeli wydarzy się coś ciekawego, to wam wtedy zacznę odcinek. No i co? Przygotowywałem się, rozbudowywałem moje miasta. Swoją drogą to miasto ma 44 ludności, bo ja asymilowałem jakby to miasto i przeniosłem tą ludność do tego miasta, żeby tutaj limit miast mi się zgadzał i żeby nie otrzymywał gigantycznych bonusów, jakie otrzymywałem wcześniej. No i słuchajcie, próbowałem tutaj przejąć posterunek tych pomarańczowych, czyli tych Japończyków. I słuchajcie, Japończycy wypowiedzieli mi wojnę. Dlatego tutaj zaczynamy dzisiejszy odcinek. Myślę, że to będzie, zamkniemy to w dzisiejszym jednym odcinku. Nieważne jak długi by ten odcinek nie był, myślę, że jakoś wam to potnę. Czy to zrobię teraz na żywo, jakby, że zatrzymam, czy to zrobię w programu montującym, jeszcze nie wiem. Ale wiem, że na pewno ten odcinek będzie zmontowany, bo to generalnie głównie te wojny polegałem na tym, że klikam jeden przycisk i przynoszę całe wojska. Umówmy się, jest to strasznie nudne. Więc generalnie są nudy przez większość czasu. To, co teraz się ciekawego wydarzyło, oni w ogóle wracają do siebie, to niedobrze. To, co się ciekawego wydarzyło, to, że właśnie chciałem powiedzieć, że sobie poszli stąd i mogę im zająć posterunek, ale chyba kurwa niekoniecznie. Jednak chyba ewakuację do naszego wasala. Bizantyjczycy. Kurde, mój wasal to jest taki bob. Mogę mu jakoś pomóc? Handel? No nie mogę mu niczym pomóc. Mogę co najwyżej od niego odkupić różne rzeczy. Plus, czekaj. Szafran? Kolorowa, pachnąca przyprawa. 12 stabilność na wszystkie miasta. Plus 6 żywność na dzielnica rolnicza? O kurwa. W wyniku określonej relacji dzielisz się z zasobami strategicznymi i luksusowymi zwładczynią. Handel nie jest konieczny. A czy ja to z Afryka jakby dostaję, tak? Albo ona. No dobra, spoko. Ty, no to w sumie zajebiście, to mega dałem te rzeczy, jak szafran i tak dalej. Plus 6 żywności na dzielnica rolnicza? 15 żywności na wszystkie miasta? Przecież to jest kurwa z broken. To jest broken fest. To jest mega dużo żarcia, nie? No a tutaj niestety dostajemy z żarciem na dziurę, ponieważ zważywszy, że zasymilowałem to miasto, to niestety to wszystka ludność mi się przeniosła do jednego miasta i jest tu zdecydowanie zbyt dużo ludności, dlatego chcemy tu jak najszybciej robić swoją drogą. Wojska? Widzę, że w sumie nie tak dużo, ty. Ja mam tyle jedzenia, żeby utrzymać 44 ludności w tym mieście. Crazy. No i robimy oczywiście sobie tutaj jednostkę strzelniczą, no i zamierzam tymi jednostkami strzelniczymi tutaj. Plus 1 nauka na tego, na ludność. To jest akurat fajne. To możemy zrobić jak najszybciej. 3 turki to zrobimy, to jest fajne, bo tutaj będzie 44 z Afryki tego. 44 z Afryki punktów badań, czy jak to się tam nazywają te punkty. Idziemy cały czas w technologię, wynajdowanie jakichś muszkieterów i tak dalej. No i będziemy robić tych muszkieterów i będziemy, mam nadzieję, że w pewnym momencie rozdupcymy mojego przeciwnika. To by było na tyle teraz. Widzimy się, jak wydarzy się coś ciekawego. Kurde, nie mogę ani zrobić bombardy. Nie mogę niestety muszkieterów zrobić, ponieważ potrzebowałbym dwa tutaj. Dwie jednostki, nie wiem jak to się nazywa. Rochu wydaje mi się, a ja tych jednostek nie mam. Mój ziomuś ma jedną jednostkę saletry. Jedną jednostkę saletry. Nie, no i w sumie ja też mam chyba jedną Ci mają jednostkę saletry. Ja też mam jednostkę saletry. To czemu nie mogę wykonać? Oni pewnie też używają tego do czegoś. Kurde, ale chciałbym, żebyś mi to oddała, ale widzę, że nie mogę od niej wziąć po prostu tego. A ja mam tylko jedną jednostkę, dziwne. Od niej nie mogę odkupić, wkurza mnie to. A, wydaje mi się, że to jest tak, że ona ma epokę średniowieczną i nie wie jeszcze, co to jest saletra XD. Tak mi się wydaje, a ja nie jestem w stanie niestety zabrać tego terenu, a szkoda. No tutaj sobie tak tylko skubną i było cacy. No to może atak na to miasto, na tą Suzę. To nie jest w sumie głupie.
Dzięki temu bym zajebiste jednostki robił, więc może wycofka na razie. Nie musimy konkretnie walczyć na śmierć i życie aktualnie. Możemy sobie tutaj delikatnie przenieść jednostki. Ja bym bardzo też chciał przenieść ten posterunek, bo to też jest saletra. Na pewno o ten posterunek będzie toczona bitwa. Jak się wydarzy coś ciekawego, to się widzimy. Ty Żółci jednak nie byli wasalem pomarańczowych i wypowiedzieli mi właśnie wojnę. A to chuje. No nic. Trudno. Nie no, zaraz mnie rozdupcy, ty. Oni mi przejęli to miasto, rozumiesz? Ty, słuchaj mnie. Kradzież, to jest kradzież ludu niezależnego, ty. Nie no, gościu. Albo mi to oddajesz, albo przynajmniej mi dajesz saletrę. To też się tak możemy mówić. No nie ma takiej możliwości, jak ty mi chcesz... Ty nawet nie wiesz, co to jest saletra, oddawasz. Oddajesz mi to w tym momencie. Kryzys. Składam żądania. Daj wolność władczyni Bizantyńczycy? Odrzucam to. O, i oddała. Bardzo dobrze. Ja dzięki temu mam saletrę teraz. Będę mógł sobie tutaj wykopywać. Super. 9 tur to potrwa. Trochę faktycznie długo. No i nie chodzi o to, że ja nie chcę teraz z nią prowadzić wojny, więc mam nadzieję, że wybaczy mi to. Mogę jej dać, kurwa, serduszko. No ale nie mogę, muszę saletrę wziąć do siebie i najchętniej bym to miasto wchłonął zaraz. Ej, niech oni tutaj mi odpoczywają. No i co, próbuję w sumie zabić tych ziomków tu. Nie wiem, czy to jestem w stanie wykonać. Chyba jestem w sumie. Pokaż. Czy ja to wygram, jakbym taką bitwę tutaj przeprowadził? Ja widzę, pół na pół jest. A, zwycięstwo. No dobra. To może tutaj tych zaatakujemy. A nie, to bym musiał wejść chyba na ląd. Na razie nie mogę tego zrobić. No tutaj jest ciasno bardzo, bo oni mają dużo jednostek, ale mają kijowe też jednostki bardzo. Jakiś Pretorian 11 ataku XD. No za to my też no jakoś nie grzeszymy. Ty, moi hoplici mają 12 ataku? O kurwa, ale wstyd. Ale to chyba dlatego, że są na tym. Na wodzie, prawda? Nie, to nie tak z dupy chyba nie mają tyle. Mi się wydaje. O, mogę połączyć miasta. Spoko. Chciałbym to zrobić. O kurde, żywność spadła momentalnie. Szybko trzeba wykonać tą kopalnię. Weźmy tutaj politykę ekspercką. Pyk, 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 pyk. Szybko trzeba kopalnię zrobić. No i później idziemy oczywiście w ludność. Ludziów. Zblokowano karabinę. Super sprawa. Natomiast potrzebuję saletry? Nie. Potrzebuję konia tutaj w tym wypadku. O kurde. Czy ja mam wystarczającą ilość koni? Raczej wątpię, że ja mam w ogóle jakiekolwiek konie. Bo niestety nie wykonam tej jednostki. No nie jestem w stanie... A jestem w stanie ją wykonać, tylko ona się mega długo robi. No ale kurde, wydaje się całkiem spoko chyba. To było u mnie jak coś. 13 jednostek? No ale jak ona będzie strzelać, no. To chyba będzie już nie do rozdupcenia, mi się wydaje. Ten skład, co tutaj się zrobi, to jest tak zwany skład siekiera. Plus no właśnie, ja tutaj wziąłem sobie to miasto, więc mogę tymi jednostkami, co je przesłałem tutaj wcześniej, bo ja generalnie przesłałem te jednostki tutaj na kontynent, potem nim wracałem, żeby tutaj przyjąć to miasto. W ogóle kompletnie, czy tam ten lud niezależny, kompletnie zapomniałem o tym, że ja to mogę przecież za pomocą punktów wpływu zrobić. Ale już, dobra. Wysłałem tu wojska i... W sumie nie wiem, po co je wysłałem, tak generalnie. Teraz je cofam. Dobra, tych też wyślemy już na front. Tutaj może być jakaś bitwa prowadzona, widzę, tak? Dostanę ostro na dziurę. Dlaczego? A, bo tutaj jest... Ty, a jak ja ich zaatakuję? Poczekaj, jak to działa? Ja mogę ich zaatakować tutaj, poczekaj. I wtedy Żółci się nie dołączą do tej bitwy? A, nie dołączam, no to fajnie. W sumie, dobra, to ja bym ich gonił. No i tutaj z żółtymi nie ma co się bić, no raczej to przegram. Chociaż oni mają gorsze jednostki ode mnie. Nie no, nie no, jazda 27, no. Ja hoplici 12. Ale to 12 tylko ze względu na to, że na łodziach są. Jakby w sumie wyszli. Na razie zostajmy na tych łodziach, niechaj tak będzie na razie. Koniec tury.
No i co, chyba jak coś się ciekawego wydarzy, to dopiero się widzimy, no. Teraz jest, no, takie robienie jednostek i tych kopalń i tak dalej, no nic tu, nic się wielkiego tu nie dzieje. Po prostu będę spamił jednostkami cały czas. 15 tur się robią te jednostki. Ale nie no, ta jednostka jest powalona, nie? Ale za długo, no jak, 15 tur? Dobra, generalnie inwestuję w tych ziomków, ale... Ale jak będzie... Jak będzie trochę mniej niż 15 tur jakoś robić się... jakieś miasto będzie robić w 10 tur, to będę też inwestował w te konie. To będzie taka mega elitarna tutaj jednostka. Ale tak generalnie, no to na razie w Arkę Buzerów inwestujemy. No jak będziemy mieli saletrę, to w muszkieterów. A zaraz będziemy mieli, więc git będzie. Dobra, widzimy się zaraz. Odbija się tutaj niestety bitwa. Nie mogłem, nie miałem opcji wycofania się. No i dostałem srogi w pierdol. Minus 16 na stroju, utracone jednostki 12. Także bardzo niefajnie się tutaj wydarzyło. Ale jeżeli chodzi o moje nastroje, są całkiem na razie wysokie. Nie wiem, dlaczego dostałem taki wpierdziel od nich. Kurde, ciężko mi powiedzieć, czemu tak na dziurę dostałem. No ale dobra, ale teraz tworzymy już takie jednostki, że będą mogli mi chyba naskoczyć. Wiem, że to takie dziwne, jak tak pokazuję raz na jakiś czas, ale z jakiegoś powodu przegrałem, mając 4 muszkieterów, strzelców, 5-8 odporność na jazdę, na jakichś totalnych bobków. Rozdupcyli. Ty, niedobrze, mi się to fest nie podoba, ty. Bardzo niedobrze. Ja tą wojnę, kurde, zaraz przegram, jak tak dalej pójdzie. Nie pod... No co jest grane, ty? Dobra, tu chociaż się bronię. Ty, ale no nie jest dobrze. A, oni w ogóle mi przejęli fioletowe... Kurde, ty! Ja tą wojnę przegrywam, widzowie. Ale na razie nic się takiego wielkiego nie dzieje, no. Generalnie robię jednostki. Jak będzie jakaś poważna bitwa, to wam powiem. No, tak jak mówię, tu się spotkaliśmy przed chwilą. Myślałem, że to jakby na chillku sobie ogramy, ale niekoniecznie. To będzie niestety dużo, dużo dłuższa wojna, niż jej się spodziewałem, że będzie. A szkoda, bo liczyłem na szybkie zakończenie tutaj. Szybkie zakończenie i do domu. Ale chyba niestety się nie uda. Dobra, i możemy przejść do ostatniej epoki, co ciekawe. Bo tutaj generalnie wykonałem bitwę, ponieważ tutaj jakieś lud niezależny sobie biegał i pomyślałem, czemu by tej bitwy nie wykonać. No i się okazało, że wbiliśmy na nową epokę. Epoka współczesna. Szwedzi, Turcy, Japończycy, Egipcjanie, Chińczycy, Brazylijczycy, Australijczycy, Sowieci. Ojczyzna wzywa. Czołgi Armii Czerwonej. O kurde, do tego będzie potrzebne jakieś paliwo w ogóle. Tutaj jest coś. Dobra, ja sobie obczaję, co tu się dzieje i zaraz wybierzemy jakąś epokę. Powiem wam tak, tyle jest opcji do wyboru. Każda z nich ma jakieś super rzeczy. Siły pokojowe tutaj, chciałem tylko wam pokazać. Tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że jednostka latająca to jest najlepszy wybór, bo oni mi nic nie zrobią. Co oni zrobią łukami na moje samoloty? Wydaje mi się, że to jest kurde dobre, nie? Że Japończycy i tutaj będziemy potrzebowali jakiegoś czegoś dziwnego. Wydaje mi się, że jedno to jest olej, a drugie to jest coś, czego właściwie nie wiem, co to jest. Ale jeżeli, wydaje mi się, uzyskamy już to przewagę na... w ogóle zaczniemy latać, no to przeciwnik, kurczę, wydaje mi się, nie będzie miał szans. Tutaj Amerykanie też mają lighting i, no i tutaj jest porządna już, dużo porządniejsza. Dużo porządniejszy samolot, no ale też kosztuje jakieś mega krocie. Na razie bym tego nie chciał. Czołgi. No czołgi to też jest generalnie odporność na przygwożdżenie, naprawy polowe. No generalnie czołg też jest zajebisty. No myślę, że nic by nie zrobili czołgowi. Ale chyba wolę samoloty, tak mi się wydaje, że zainwestowałbym w samoloty i to by była dobra inwestycja. Więc tak to wygląda. Tutaj jeszcze Indusi, tutaj jeszcze Chińczycy. Tutaj Egipcjanie. Tak, tylko żeby wam tutaj pokazać, co tu się znajdują. Niestety w poprzednich seriach, w poprzednich sezonach nie mieliśmy okazji. Zostawałem na dziurę. No to wydaje mi się, że idziemy tutaj w Japończyków. Japończycy. O kurde, potwierdzam. Mamy to. Następna epoka. Tutaj oczywiście też zbudowałem naszą armię. Wiem, że wy też... O kurde, dobra, nic nie mówię.
and ingenious at turning every single human invention to its most violent end. We pray or hope, looking forward to a future which, with luck, will be counted in millennia, not in months. Knowledge and technology form the backbone of the culture. But where would the world be without sushi and manga? Nie wiem sushi ani nie czytam mangi, więc chyba by sobie dobrze poradził. Dobra, miałem taki żart zły. Powinienem go powiedzieć zamiast mówić, że mam zły żart, nie? Ale dobra już. Silnik spalinowy, generalnie chciałbym zobaczyć, gdzie są moje lotniskowce. Ło kurwa, walka powietrzna. Inwestuję w to. Nie wiem, co wy ma... A nie mogę. Czemu nie mogę tutaj zainwestować w to? Astronautyka. Dwuplatowiec. Tak, idziemy w to. Ale to będę robił przecież miesiące. Lata właściwie. Ty, głupio zrobiłem. Mogłem iść po prostu w czołgi. Albo coś takiego. I tutaj bym sobie tą dolną technologię ogarnął. Cia, tu jest w ogóle linie elektroenergetyczne. Kurde, śmigłowiec szturmowy. Ty, to może jednak pójdziemy tutaj i w śmigłowiec szturmowy pójdziemy po prostu, poczekajcie. Może tutaj nadal tym dołem pójdziemy. Wojna pozycyjna, bardzo też fajna, artyleria. Instytuty, dobra, piechota, spoko. I tutaj byśmy, i tutaj jest helikopter. Ignoruje wszystkie ograniczenia i premie terenowe. Nie może zaatakowany być przez jednostki wyprowadzające ataki bezpośrednie. Głupio, że wziąłem Japonię w takim razie. Ale chyba git jest. Tak, i od razu później byśmy zainwestowali w linie elektroenergetyczne. Dobra, zróbmy coś takiego. Pewnie będzie się to mega długo robić, ale ostatecznie no zdecydowanie będzie warto. Nawet nie muszę się... Japończycy wkracza w ostatnią epokę. Zgadza się. Starczy teraz rozwalić tych bobków i jest. Oj, odblokowało nam się różne tutaj... Aluminium to jest. Różne nowe zasoby. No niestety prowadzimy tą wojnę i te dwie wojny właściwie naraz i one są strasznie męczące nas, ale na szczęście z pomarańczowymi to my zaraz wygramy, jak tak dalej pójdzie, bo oni mają straszne minusy. Właściwie generalnie to oni nam wypowiedzieli wojnę, więc nic nie musimy robić. Właściwie to tylko i wyłącznie musimy stać w miejscu i się bronić. Widzę, że moje jednostki się podmieniły na inne modele. Przez to, że wybrałem Japończyków, ale ponadto to się nic chyba nie zmieniło. Natychmiastowa walka, chciałbym, mam nadzieję, że to wygram, nie? No z jakimiś chłopami walczę, więc chyba tak. I ci chłopowie, czy jak oni się nazywałem, to są dlatego, że moje miasto ma zero stabilności, tak swoją drogą. Właśnie to niedawno zauważyłem. No co? To mógł wiedzieć. Dzieje się tak dlatego zapewne, że przyłączyłem takie ogromne miasto do drugiego miasta i niestety ta stabilność jest teraz na poziomie tak zwanym kurwa żadnym, zerowym. Nie wiem do końca, co mogę zrobić, żeby ta stabilność mi wzrosła w aktualnym momencie. Mogę publiczne toalety zbudować w 1740 roku. Nie, studnie publiczne, będzie tam toalety. Mogę też zawody zbudować, no ale ten 5 stabilności da, no to niedużo. No ale chyba jest to wymagane? Z drugiej strony możemy to wszystko rozwiązywać, kurczę, siłowo. Też tak można. Dobra, ci niech odpoczywają, oni już odpoczęli, tak? No to niech biegną przed siebie. Święto plus 10 stabilności. No niestety chyba musimy tutaj w stabilność zainwestować, tak jest. Bo niestety jest lipa. Widzę, że mimo tego, że dałem stabilność, to i tak mi stabilność nie wzrosła, zajebiście. Dobra, lecimy. Myślę, że... Kurde, chciałbym powiedzieć, że oni nie mają szans, ale ja nie wiem, dlaczego oni mnie tak... No, niestety... Walą w dupsko. Nie wiem, dlaczego przegrywam z nimi, mając takie technologiczne cocenka w swoim eku. I takie technologicznie zaawansowane jednostki. Ale mimo tego za każdym razem, kiedy przychodzi do bitwy takie jak na przykład jest tutaj, to ja za każdym razem to przegrywam. Znaczy teraz no mam przewagę, ale nawet jak... Generalnie powinienem mieć...
ciul mieć nie przewagę i powinienem i tak to wygrywać. Z tego względu, no, że ja mam jakieś totalnie kozackie technologiczne rzeczy, no nie? Co ceńka? Plus 5 wpływów, plus 2 wpływów na dzielnica tego, religijna, nastroje wojenne przy aktywacji roszczeń na relacje. Nie wiem, niech będzie to, nie ugnę się. A mam jakieś roszczenia, mogę im zaraz wyrzucić takie? Nie mogę, moje żądanie 0, a tutaj? To samo, moje żądanie 0. Wy niech, oni niech oni sobie tutaj odpowiadają, odpoczywają, powstańcy. Tak jest, no bo tutaj mam zerową to stabilność, więc niestety powstają mi ziomkowie. Nie ma rady, jakieś nowe eventy, w sumie nigdy ich nie czytaliśmy, ale nie chce mi się teraz tego czytać. Minus 35 kosztów przemysłu dla jednostka lądowa, biorę to, bo teraz to mi da dosłownie 3 tury za friko. Zanieczyszczenie, nastroje wojenne. Kurwa mać, no. Co tu się dzieje? To jest bitwa na wodzie? No widzicie, i teraz powinienem to zmiażdżyć, szczerze mówiąc. Powinienem... A, i wygrałem. Faktycznie zmiażdżyłem. Kurde, no niestety moi wasalowie mi wypowiedzieli wojnę. Ty, to mam wojnę z wszystkimi, z całym światem, kurwa. Ze wszystkimi, naprawdę. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Lipa FS, nie? Atak. Wygrane. No nic, musimy walczyć na morale, nie? To jest wojna na przetrzymanie chyba. Tak mi się wydaje. No i będziemy bronić naszych miast. I liczyć, że jakoś to będzie, no. Szkoda, że mój wasal mi wypowiedział wojnę, szczerze. Kurde, mogliśmy to wygrać z tymi ziomkami. No już miałem genialny plan. Szkoda, że tak się stało. Tutaj też nie mam posterunku. Powinien tu być mój posterunek. Niestety mi zniszczyli chyba. Wezmę jedną jednostkę, niech ona tutaj sobie samemu nie, kurwa, wycofać. Ta jednostka niech tutaj popłynie i założę tutaj nowy posterunek. Zawsze to jakieś dodatkowe free zasoby. Laboratorium robotyki, plus 5 nauki. No możemy chyba zrobić, ale też możemy zrobić w sumie... No ci są zajebiści, to im bym zrobił. Ci też są zajebiści, kurde, ale nie mam tyle przemysłu. Może inwestycja w przemysł? Tam nie wiem, co powinienem inwestować. To mi da 17 przemysłu w sumie. To spoko, to zbudujmy to. To nie trwa długo, więc możemy. Armia zgubiona na morzu? Niedobrze. Wy się cofać, wy na wyspę, zakładać mi tutaj osiedle nowe. Teraz to już nie jest posterunek, teraz to jest osiedle. Jesteśmy zaawansowanym technologicznie krajem. Alkohol nie jest używką godną prawego imperium? No jak? Co ty? Lać? Nawet za darmo wódkę rozdawiać, tylko żeby morale były wysokie u obywateli. No i załóż posterunek, no. Cyk. I rozwiń w to miasto? Niekoniecznie, ja bym, kurde, ale z drugiej strony przyłączać z powrotem ten posterunek tutaj. To już, a to nawet chyba nie mogę zrobić, bo wydaje mi się, że nie mam tej stabilności, żebym tego zrobił. Mogę to połączyć? A mogę. A nie, nie mam. Nie możesz tego zrobić w obecności wrogiej armii. Szczerze mówiąc, nie widzę tu wrogiej armii. Nie wiem, o czym ten gość tu gada. Mógłbym tu osobną, w sumie tak zrobić, osobne miasto. Budowla koni. Możemy zrobić. Port też możemy zrobić. O kurwa, 38 żarcia? 50? 58? First harbor to construct and launch the vessels of the empire. Time to stock up on champagne bottles. Co jest grane, ty? Na starcie takie rzeczy dostaliśmy od razu? Poszma. No i co? Tutaj nie mogę chyba zbudować na wodzie jakby tego, nie? Jedzenia. A tutaj mogę pobudować na przykład? Tu? Nie, też nie mogę, ale tutaj mogę dzielnicę portową zrobić. Może rzemieślniczą by było lepiej. Może to w ogóle by było najlepiej, szczerze.
to mega długo się będzie robić. A tutaj byśmy chcieli co? Inwestować chyba w wojsko. Nie, ogólnie musimy postawić na rozwój swojego miasta. Taki, no zobacz, ja nawet nie mam takiego czegoś jak retorta. Wydaje mi się, że takie rzeczy trzeba porobić, że na razie jebać to wojsko. Ważne, żeby przetrzymać. Nie musimy jakoś też wygrywać. Ważne, żeby to jakoś tam było i będzie git. Niestety mam hajs na minusie, bo z nimi mam wojnę, oni mi oddawali dużo pieniędzy. Moi wasalowie. Kurwa, i mnie okradają mnie. I wy wracajcie może w sumie. Tutaj też możemy coś zbudować. No możemy chyba właśnie tą technologię i tego. Czyli to laboratorium robotyki zbudować. To spoko całkiem. Albo wojska, no jesteśmy w sumie w trakcie wojny, ja też tak. Chyba jak jesteśmy w trakcie wojny, to wydaje mi się, że przydałoby się tutaj. O, wojskowe jednostki budować, no nie. Czy tego chcemy, czy nie, niestety jest wojna. War never changes. Piechota liniowa, ona jest mega tania i w sumie zajebiście walczy, ty. Zajebista ta piechota liniowa. Ty, mega tania jest. Ja chyba przed chwilą musiałem odblokować, bo ona jest mega tania i mega się szybko robi. Fajnie. Podoba mi się to. A i mi się wszystkie jednostki w ogóle zamieniły na tą piechotę. A tu co się dzieje? Oblężenie chłopi mi robią. Kurwa, ty, żeby tego nie wygrali czasem. Mogę to wygrać, stop. Mogę jakoś podesłać armię? Ja bym chciał już tam wysłać armię, tak w razie W. Nie, mogą to wygrać. Albo i nie mogą. Gwiazdka epoki odblokowana. Fajnie, że już nie mogę iść dalej chyba, nie? Czy mogę? Nie, mogę sobie tylko tak sportowo gwiazdki chyba zdobywać. Dobra, no trochę mi nakopali, ale no na szczęście umiałem strzelać, a oni mieli sierpy. Więc git. O! Oblężenie trwa! Bardzo niedobrze, wsparcie szybkie. Tak jest. Powinniśmy to chyba wygrać. Chyba damy radę. Kurde, no ja nie wiem, to ja na nich przeprowadzę to oblężenie, kurwa. Czemu by nie? Jak oni mnie tak, sojusznika swojego, co im pomagał, atakują w taki sposób, to ja na nich też biegnę. Tylko teraz mam puste miasto w sumie, najpierw ich trzeba dobić, zabić. Dobra, najpierw ich. Tyk. Jak najbardziej będzie bitwa prowadzona, tylko jeszcze chciałbym wsparcie dostać, a oni są już wsparcie. No to natychmiastowe rozwiązanie. Straciłem jednostek 0, oni wszystkie. Elegancko. Przesyłamy wojsko w głąb. I oni tutaj nadal prowadzą oblężenie. Oni dzięki temu, że prowadzą cały czas oblężenie, tworzą trebusze. Ale ja sobie dzięki temu też, że oni prowadzą to oblężenie, doślę 6 zajebistych jednostek. I wydaje mi się, że ja bardziej na tym skorzystam. Okej, jest prowadzona bitwa. I tutaj bym chciał zrobić tak zwane oblężenie. Czy ja... A, strona oblegająca nie ma dostępnej machiny oblężniczej. To bardzo ciekawe. Czy co, po prostu ich zaatakować tak o i liczyć na to, że jakoś to będzie? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to nie równa się śmierci. Chciałbym tylko zobaczyć, tak stestować. Nie, udało się zwyciężyć. Straciłem coś? Straciłem jednego strzelca, ale generalnie jest gituwa. Dobra, przyjęliśmy im miasto. To miasto chyba też obronimy. Wypad wojsk, róbmy natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. Piękna sprawa, stracili wszystkie wojska, no bo jesteśmy technologicznie mega do przodu. Git, sytuacja na kontynencie opanowana. Myślę, że teraz jakieś tutaj dwa sportowych muszkieterów możemy wysłać na dół i powinniśmy ich zmiażdżyć w pół. I no to weźmy te 6 jednostek, żeby tutaj to przejąć. No i stoimy przede wszystkim przy miastach, cały czas gdzieś tu koczujemy niedaleko miast. No bo my przede wszystkim mamy się bronić, to oni nas zaatakowali. My nie musimy tutaj wychodzić na bitwy, ani się z nikim bić. My mamy delikatnie sobie tutaj czekać na to, co się wydarzy. Koniec tury.
Kurde, myślałem, że zakończymy to już w tym odcinku, ale widzę, że ta wojna będzie trwała i będzie trwała. Trzeba podejść do tego troszeczkę taktycznie. Jednak. No i tyle. I podejść taktycznie chyba będziemy musieli. Ostro. Dobra, tych wyślemy tutaj do miasta. Ci niech też siedzą w mieście. Wiem, że niektóre miasta nawet nie mają tego przecież zbudowanych murów. Przydałoby się w sumie poulepszyć te mury. To 3 tury tylko kosztuje, a może chyba uratować mi życie. Następne ulepszenie bastiony. Fortyfikacja plus 20. Będę miał więcej czasu chyba, żeby dostać wojska. Chyba na tej zasadzie polega. A tu z drugiej strony nie potrzebuję. Wy czekajcie, wy się połączcie w jakąś armię. Albo też idź do nich w sumie. Ty czekaj. Git, następna tura. I wy, oni niech idą w dół tutaj. Dobra, niestety tutaj miejsce mi się na dysku skończyło, natomiast ja i tak montuję te odcinki, żeby tutaj wam dać jakąś muzyczkę, bo tak bez muzyczki to było nudno. Tam skipnąłem z 2 tury, generalnie specjalnie, bo uznałem, że i tak przesyłam wojska, tu się nic nie dzieje na dół. I tu możemy poskromić jakiś ziomków, w ogóle to nawet nie odnieśliśmy żadnych strat w życiu. No jednak te jednostki są całkiem porządne i słuchajcie, to co się dowiedziałem to właśnie, ja te jednostki mogę upgrade'ować do góry, tylko mogę to zrobić za pomocą złota. Aktualnie nie mam złota, więc aktualnie nie mogę, ale te generalnie za pomocą złota właśnie możemy je upgrade'ować do góry. Tutaj widzę, mamy ziomków, z którymi musimy się zmierzyć, to są Polacy, Polaków, dziwna ta Polka, ale tutaj musimy z Polakami wygrać. Właściwie to w następnej turze z nimi wygramy i myślę, że nawet do tej bitwy nie dojdzie. Tylko my po prostu powiemy im, dobra, macie te same tereny, które macie teraz. Oddaję wam je, a wy nadal będziecie moimi wasalami, nie? Tak zrobimy. I skupimy się na staraniu się pokonać innych wrogów. Staraniu się na pokonać innych wrogów. Skupimy się na tym, żeby generalnie przeżyć i wygrać wojnę, no. To co powiedziałem przed chwilą, to zdanie brzmiało jakoś mega kurczę głupio. Dobra, warto było tutaj coś pobudować. Pytanie brzmi, czy jest co pobudować tutaj. No właśnie nie za bardzo jest to. Mogę jakieś tutaj dzielnice jedzeniowe, ale to chyba wydaje mi się średnio odda. Można zakończyć trwającą już wojnę. Słuchaj, wymuś kapitulację. Nic od ciebie nie chcę, jesteś po prostu moim wasalem, dasz mi 1800 golda. Jeżeli chodzi o jakieś miejscowość, to nie chcę nic od was. Chyba, że to bym chciał, nie? Bo to było moje, to Nok. Pokaż, czekaj. Tutaj Franc nie chce, to też nie chce. Karema. Mógłbym sobie przejąć jakieś tutaj Karemę na przykład. Czemu w sumie nie? O, wiem co bym mógł przejąć, tą Saletrę ona gdzieś tu ma. Kurde, ale to całe miasto bym się musiał je zasymilować. Mega by straciło potem stabilność te moje miasta. Wydaje mi się, że ogólnie to nie. Że ogólnie po prostu zostaniecie moim tutaj wasalem. A, to bym chciał odzyskać, tak. I tutaj te wyspy? Nie, te wyspy nie, to bym chciał tylko odzyskać. To co było moje. Dzięki wielkie. Fajnie się z tą robi biznesy. Ja teraz mi pomagaj walczyć w wojnie, bo bo dostaniemy na dziursko, a nie, że my się bijemy między sobą. Teraz rodzina. Dobra. Myślę, że warto by było wysłać wojska na drugi kontynent? To w sumie nie wiem. Może warto by było jednak właśnie zostawić te wojska u siebie? Na wyspach. Czy tam na kontynencie. I po prostu się bronić. Ciężko mi powiedzieć, co mam zrobić. Generalnie wydaje mi się, że mamy się bronić. No tak mi się wydaje. Że generalnie mamy stać i nic nie robić. Tylko czekać, aż oni nas zaatakują, no nie? Bo to oni dostają spore minusy za to, że mnie nie atakują. Przynajmniej powinni. Co to było za plus 45? Co czemu natychmiastowe? Z wprowadzenia 3 roszczeń. Okej. A tutaj dostałem minusy? Coś tam dostają, ale widzę, że nie spada im to za bardzo. Czyli musielibyśmy faktycznie ich zaatakować, jakoś to wygrać.
Myślę, że do zrobienia. Damy radę, myślę. Myślę, że płyniemy na Tokio i tutaj jakoś tu będziemy się bili i będzie dobrze. Dobra, proszę mi tu zejść na tego. Na ląd. Tutaj niech się robią oczywiście moi muszkieterzy. Tutaj oczywiście to samo. Niech tu się robią moi muszkieterzy. Tu the same. I tyle w ogóle. A, bo ja robię tych przy tych starych muszkieterów jakby. W niektórych chyba miejscach. A tutaj mam też fajne jednostki, to też wyślę je w sumie do góry. Cyk, biegnijcie do góry. Tutaj co robicie? No właśnie, wy robicie tych starych muszkieterów zamiast tych nowych. A, bo nie możecie nowych, bo... A, czemu nie możecie? A, teraz możecie, no dobra. Róbcie tych nowych muszkieterów, chociaż oni to będą robić 24 tury, no to nie... To nie przesadzajmy, to zbudujmy cokolwiek innego. Tak naprawdę, nie, jak tyle się tur będzie robić, to zainwestujmy w przemysł w takim razie, bo może być ciężko. Znaczy, jest ciężko. Dragoni, o kurde. A, bo tutaj robiłem te elitarne, zajebiste jednostki. Pamiętam. One się mega długo robiły. W sumie fajne są. Nie wiem, które lepsze ci dragoni. Dragoni strzelają, a ci... No ci to jest ciężka kawaleria, ale nie strzelają, więc wydaje mi się, że tamci OP. Jeszcze może jakąś bombardierę byśmy zrobili tutaj, takie naprawdę byśmy porządne wojsko zrobili, takie nie do zabicia, że tak powiem. A my w ogóle artylerię jesteśmy w stanie robić, tylko bym musiał wydobywać ropę. A jak to zrobić? Chciałbym... O kurde, anulowałem to drzewko. Chciałem zobaczyć, jak się robi ropę. Czy jakby tu gdzieś mam ropę? Mogę to jakieś przefiltrować? Ropa. Ropa naftowa. O, czyli musiałbym... Czy ja muszę iść górną, w ogóle technologiczną drzewko muszę górne zrobić. O kurde. Ta, no nie ma opcji, bo jakby... Znaczy nie jest opcja, no mogę cały czas iść w tych strzelców. Ale kurde, nie wiem, czy chcesz, szczerze mówiąc. Wojska desantowe, piechota, nie, idziemy tutaj, no, zmiażdżymy ich tym piechotą, no, po prostu. Idziemy w to drzewko, wydaje mi się, że to będzie miazga, jeżeli chodzi o prowadzone bitwy. Proszę tutaj, ci tutaj, panowie, tutaj, cyk. No i proszę mój sojusznik mi pomagać, jak najszybciej. Polacy. Polaki. Dobra. No takie klikanie ciągle w sumie jednego przycisku jest na tych wojnach. Tokio. Możemy coś w Tokio zbudować. Żywność możemy zbudować. Chyba to jedyne w sumie co w tym Tokio można zbudować. Oczywiście w grze. Komputerowej. Nie wiem po co ja wchodziłem na ląd w sumie. Dobra, i tu będzie jakaś bitwa, nie wiem czy ja chcę z nimi poprowadzić tą bitwę. Teoretycznie powinienem ich zmiażdżyć, ale... Tutaj nigdy nie wiadomo w tej grze. No i tutaj też te moje wojska wszystkie chyba wysyłamy na tego. Wydaje mi się, że właśnie tutaj do... Na ten większy drugi kontynent. Spróbujmy ich zaatakować. Zobaczymy, czy mamy szansę. Mamy, wygraliśmy. Oni dostają za to minusowe nastroje. Bardzo elegancko. Tutaj jeszcze raz możemy ich zaatakować. Tym razem się nie wycofują, co ciekawe. Nie wiem, czy to oznacza wpierdol do mnie. Nie, oznacza to zwycięstwo. I tak ma być. Minus chyba tam 6 jednostek, także elegancko. Płyniemy sobie na dół, bo jeszcze... A, wiecie co? Ogólnie to moglibyśmy w sumie... wynaleźć te żaglowce trzymasztowe, czy jak to się tam nazywało, bo to mi tak ułatwi transportowanie się. Tylko nie wiem, a tu jest. Oga? Nie, trzy żaglowe okręty. Trzy żaglowe okręty, gdzie one mogą być? Tutaj. Takie, że jak ja wyślę moich żołnierzy, żeby oni sobie pływali, to... To oni nie zginą na morzu. Tyży masztowe żeglowce. A, no to tutaj. To jest to chyba. Morski transportowiec musi być widoczny, aby atakować. Zastępuje jednostki lądowe, które rozpoczynałem. Tak jest. Morski transportowiec.
Statek oceaniczny ignoruje wszelkie kary za przebywanie na głębokich wodach. Zróbmy to, to jest tylko i wyłącznie 7 tur, a to mega ułatwi transport. Nie będę się tak pieprzył, jak się teraz pieprzę. Tylko faktycznie wezmę wojskę i je wyślę, więc myślę, że fajna inwestycja. No i co, jeszcze na pewno kilka odcinków z tej gierki będzie. Myślę, że jakoś nie mega dużo, ale też myślę, że nie jakoś mega mało. Oni chyba mają te transportowce, prawda? Tak biegają sobie po tym oceanie, jakby... Jebą go. I tutaj coś zbudujmy. Nie wiem, szczerze mówiąc. Może ta dzielnica targowa w sumie. Bo to mi da golda. A ja na golda niestety ostro narzekam. Jest, jeżeli chodzi o golda, to jest przypał. No, strasznie dostajemy na dziurę. Mam nadzieję, że... No nic, jestem bankrutem generalnie. No, jakby już pogodziłem się z tym, że raczej tego siana już nie da się nadrobić. Znaczy, już do końca gry będę miał na minusie Pitos. Chyba, że wygram jakby wojnę. I oni mi dadzą reparację, to też istnieje takie szanse. Dobra, płyńmy, płyńmy, biegnijmy. Cyk, next tour up. Tak będzie super, jak wynajdę te trzy żaglowe statki. Bo nie będę musiał już pływać po tych płytkich wodach. Swoją drogą, kurde, jak to jest mega fajnie, jak już się uczysz mechanik gierki i wtedy grasz. I bo sprawia ci to mega dużo więcej frajdy, jakby już ogarniasz, co się dzieje, nie? I no i po prostu lepiej się gra wtedy, bo już wiesz, co tak trzeba zrobić, co nie. O kurde, tutaj jest jaka bitwa. Ale on ma samurai, nie? A ja mam, kurde, strzelców. Wydaje mi się, że mam lepsze jednostki, aczkolwiek wycofałbym się. Przynajmniej na razie. Taktyczna wycofka, delikatna. Nie ma co tracić niepotrzebnie jednostek, tak mi się wydaje. Patrz, i teraz jakbyśmy ich zaatakowali, to wydaje mi się, że byśmy dostali wsparcie od plecków, prawda? A nie mogę ich zaatakować. Musiałbym skipnąć do następnej tury. Cyk, teraz będziemy mogli ich zaatakować. Opracowano żaglowce. No i teraz możemy wreszcie na jakieś wypady zajebiste się udawać. Super sprawa. Ty, ja mogę ich z tego zaatakować ze statku, ale myślę, że wtedy będę dostał na dziurę, prawda? Tak, bo wtedy, bo moje jednostki na jakby kiedy pływałem, to mają bardzo mało ataku. W sensie więcej mam chyba na lądzie, zdecydowanie. Dobra, i tych wysyłam w ogóle tutaj w głąb tego, niech płyną chłopaki. Wy też, w głąb po prostu, dzido. Wy też, w głąb dzido. I tutaj co się dzieje? Brak trwającej budowy. W ile mi ty na przykład zrobisz taką bombardę? 20 tur, bardzo dużo, osadnicy, broń biała. Beznadziejna jednostka, no i ta jednostka będzie się u ciebie robić 13 tur, także myślę, że fest warto by było zainwestować w coś takiego jak irygacja zalewowa. Takie podstawowe technologie. No i tutaj oczywiście wojska desantowe, prawda? Chcemy cały czas rozwijać tutaj technologię, jeżeli chodzi o strzelców. Pięć dzielnic targowych, dopiero? Kurde, jak się ślimacze. Dobra, myślę, że możemy ich zaatakować. Chyba powinniśmy to wygrać. Raczej, chociaż on ma samuraj. Kiedyś widziałem taki film, Ostatni Samuraj. Wtedy ci, co mieli strzelby, nie wygrali. Ale tutaj wygrali, tylko stracili w sumie dużo. Trzech strzelców straciłem. To jest kurde, dużo. Dużo, utracone jednostki, nie fajnie. Trzy jednostki, a to są jednostki, które robią się 14 tur, więc... Czy tam 8 na przykład tutaj, także to nie jest tak sobie. O, Tokio, też możemy jakąś dzielnicę targową. No możemy. A tutaj możemy coś zbudować. Pamiętam, że potrzebowaliśmy technologii, żeby zbudować tutaj na wyspach różne rzeczy. Była taka specjalna technologia, która nam to umożliwiała, no ale teraz nie będziemy w to inwestować. No bo nie ma co, nie. My tutaj inwestujemy teraz w wojsko, no jest wojna, jest jak jest. Nie ja tą wojnę zachciałem, a nie ja tą wojnę wywołałem. My tu się tylko
przystosowujemy, spróbujemy przejąć po kolei. Tą małą wysepkę tutaj przejmiemy. Myślę, że zakończymy na dzisiaj i jutro tak samo działania wojskowe. Teraz już nie będę musiał się pierdzielić z tymi wojskami, tylko faktycznie bierzemy 5 jednostek wojska i będziemy prosto je wysyłać, żeby się bili. Ponurzy. Wyznajemy różne religie. No, powoli zwyciężamy na frontach. Powoli nas tutaj się przychyla na naszą szalę, że tak powiem, zwycięstwo. Tutaj w ogóle jaką fajną bitwę możemy stoczyć. Mieliśmy ich zmiażdżyć, szczerze mówiąc. Tak jest. I dostaniemy za to zawsze tam punkty morale, a im te morale spadną i to jest super. Suza. W Suzie będziemy robić zbiorniki referencyjne. Retencyjne. Niech będzie. I tutaj też czekam, aż się zrobią te moje jednostki elitarne. Tutaj to w ogóle jest, to ci są koks, nie? Chociaż mogę ich już wysłać, żeby się bili. Tak, ja bym w ogóle ich wysłał, żeby oni się tu... Wszyscy niech się biją na tej stronie. Tutaj będzie takie główne natarcie prowadzone. Okej, oni mi zablokowali możliwość zejścia na ląd. A tutaj jakbym mnie zaatakował... To widzę średnio z tym zwycięstwem. Czekajcie, ja zapisuję, to nie jest ze względu na to, jakbym przegrał, tylko to ze względu na to, jakbym nie znał którejś mechaniki z gry. Jednak się okazało, że to nie tak działa, jak ja myślałem. Pikierzy, no to jest żałosne wsparcie. No i tutaj też jakieś pretorianie, powinienem to z palcem wygrać. Straciłem dwie jednostki, on stracił tych jednostek 18 razy. Chyba git wysło. No i wpieprzamy mu się na lądy, nie? Pik, pik, pik. Next tura. Chciałbym jeszcze zdążyć w tym odcinku przejąć mu... O, tutaj w ogóle mam 6 jednostek bojowych, też do przodu, gazu panowie. Chciałbym mu zdążyć przejąć tą wyspę chociaż. A nie, tu, on tu nie ma nic nawet na tej wyspie. No to tutaj to Edo bym mu przejął. Któreś tutaj z tych miast bym mu to przejął. W tym odcinku fajnie by było chociaż. O kurde, bitwa jakaś była prowadzona przypadkiem. Co się wydarzyło? Mogę bitwę prowadzić? Nie mogę, tu też nie mogę. Tu jakbyśmy ich tak dojechali, pa, jeden, nie, też nie mogę. Dobra, next tura. No wylecicie do przodu. Koniec tury. Czekamy, co on zrobi tymi statkami. No niewiele zrobił, także... Myślę, że atak. Próbujemy go zmiażdżyć. Dosłałbym jeszcze tutaj posiłeczki. Czy one biorą już udział, te posiłki? Chyba biorą udział i tak. Więc natychmiastowe rozwiązanie, zwycięstwo, kolejne zresztą. Stracił 6 jednostek, ja tych jednostek straciłem 0. No i wydaje mi się, że technologia no sprawia, że nie, przeciwnik nie ma szans, no, w skrócie. Nic innego, tylko technologię tutaj się naprawdę opłaca inwestować i jesteś królem. Jesteś szefem. Dobra, tą bombardę byśmy chociaż z jedną zrobili, przetestowali jak to działa, ale inwestujmy w te tańsze jednostki, no bo są tańsze. O kurde, tutaj ile tych... Ile pieprzonych gości, co rewolucje chcą zrobić. Niestety stabilność gówniana. Mogę zwiększyć stabilność, 20 zwiększenia stabilności, możemy spróbować. I do tego zrobiłbym... A nie, przede wszystkim może na początku jednostki, bo jak oni mi tu wjadą na to miasto, to może być ciężko. Posiadając jedną jednostkę, więc może chociaż kilka jednostek byśmy zrobili. Obronniczych, no i dawać na to miasto, to możemy ich tu zaatakować. No, powinniśmy to wygrać chyba. Podlećmy jeszcze trochę bliżej. Tymi wojskami. Okej, okay. Kolejne zwycięstwo, poddali się. No i na ląd panowie, bo ja bym chciał tutaj dzisiaj jeszcze, mówię, przejąć to miasto jedno. I był taki idealny koniec i w następnym odcinku myślę, że już by było droga ku końcowi, tak dosłownie. O, widzę tutaj, kto tu przybył ze swoimi tarczownikami ze średniowiecza. Gonić. Gonimy. Natychmiastowe rozwiązanie, dzięki wielkie wariacie. Wycofka z powrotem. No nie ma szans, jeżeli chodzi o technologię, a zaraz będziemy mieli już w ogóle takie jednostki, że to... No, bez szans. Koniec tury.
Tu masz też, ma, ale jego przewagą jest to, że on ma dużo jednostek. Beznadziejnych. Kompletnie, kurwa, beznadziejnych. Ale dużo. To jest jego przewaga generalna. Że ma dużo po prostu jednostek. Znaczy przewaga, no. O kurde, straciłem jednostkę tutaj. Nie, czemu było napisane, że straciłem je? A może tutaj gdzieś jednostka była stracona, ale z tego. Ze statku. Znaczy, to nie jest jego przewaga, ale jakby jedyny atut, jaki posiada, to faktycznie, że... Że ma dużo tych jednostek. No nie dam rady teraz tego zrobić. Nie ma co przedłużać, bo to już jest 50 minut, wydaje mi się. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie spróbujemy przejąć to miasto. Może dwa miasta. Później wynegocjować pokój. Myślę, że wtedy z tymi dwoma miastami... Jak wynegocjujemy pokój, to będzie zajebiście. Nazbieramy pewnie pełno armii i po raz kolejny zaatakujemy. No i zakończymy tą rozgrywkę. Mam nadzieję zwycięsko. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajka. Do zobaczenia. Cześć.